Witajcie, myszki z tej strony Tarol, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na motocykli Olo Blues. Jako czynica. W ostatnim odcinku mieliśmy pewne problemy techniczne, ale już się nam naprawiło, więc idziemy dalej. To, co na pewno w tym odcinku będziemy robić, to na pewno będziemy próbować po prostu pójść jak najdalej w walce z naszymi sąsiadami. Trochę trudno wypowiedzieć ich nazwę, więc zazwyczaj ich nie mówiłem, jak oni się nazywają. Nazywają się Nuevo Aztlan. Tak. Banowi Aztecy, chyba. Można tak przetłumaczyć. No. A my jesteśmy starymi. No. Na nasze nieszczęście nie mieli wojny domową, więc to oznacza, że są mega silni. Ale my powoli tutaj sobie ulepszamy wszystkie rzeczy. Ja tutaj też pewne... No... Powoli idę w tą stronę, ponieważ chcę mieć jak najlepsze dywizje, a to nam pozwoli oraz też zwiększy możliwość specjalnych dywizji. I to jest najlepsze. A w międzyczasie mamy tutaj, no próbuję sobie jeszcze ulepszać te nasze ulepszenia. Tak, no próbować tutaj ulepszyć jak najdalej. Jeżeli chodzi o nasze wojsko, no to... Wow, się nam udało to zrobić. Ile mamy fabryk? Mamy trochę tego. No, chodzi o to, żebyśmy mieli jak najwięcej fabryk militarnych. Musimy ich po prostu najlepszym sprzętem załatwić. Dobra, gdy to już mamy... Jeszcze jedna. Jeden cylindrowy. To tak. Jeżeli chodzi o minusy, to nam zostało tutaj... taki mały minus. To jeszcze nam zostało, to po prostu musimy pójść w tamto. Chodzi o to, że nam zostało jeszcze... A nie mamy? A, bo zamieniliśmy tamtym, dobra. Czyli nie, wszystkie takie duże minusy usunęliśmy w takim razie. Tutaj mamy... nice, jeżeli chodzi o dostawanie expa. Tutaj wszystko jest, więc pójdźmy tutaj. Dosłownie nie wiem, co mi ostatnio skraszowało. Już na szczęście tym razem nie skraszowało, więc to jest akurat mega fajne. Tutaj jak sami widzicie dostaliśmy to, ale kogo to obchodzi, bo za chwilę zapewne znowu... Jest wojna domowa! Jest! Właśnie o to chodziło. Dobra, mają wojnę domową, to znaczy, że będzie bardzo, ale to bardzo na dobrej pozycji, żeby później ich zaatakować. Ci mają własne drzewko? Ta nie, to jest to samo drzewko, po prostu po drugiej stronie. Więc tak, tutaj mamy jaguara. A tutaj mamy orła. Morzeła mamy. No i w skrócie na tym polega to, że musimy się przygotować. Mamy tutaj na szczęście mega dużo broni. Coś tutaj jeszcze mamy takiego ciekawego. Niezbyt. Nie chcę aż tak bardzo wydawać na to. Bym sobie powydawał na jakieś inne rzeczy, ale chyba nie mamy. No nie mamy, no niestety jesteśmy jednym z tych krajów, które mają słabe, jeżeli chodzi o to. Tak, to jest to. No i idziemy dalej. Ulepszamy powoli wszystkie nasze rzeczy. I będziemy czekać. Później oczywiście... O, macie los, zaatakowali. Są marionetką? Nie, zmienili kolor. Już się bałem, że są jakimś marionetką. Zawsze się zastanawiam, o co chodzi estado. Estado to jest stan. Okej. W takim razie... O! Możemy już to zrobić. I... wygląda na to, że zbiory będą dobre w tym roku. Okej, więc tak. Co będziemy robić z Aztlanem? Więc tak. Możemy oczywiście z nimi pójść na sojusz. Ale kto by chciał na sojusz? Oczywiście, że zaatakujemy ich. I no niestety tym razem musimy poczekać, więc tak, mamy tutaj, musimy mieć albo tak, increase naval capabilities, establish the College of Military Affairs, albo standardize army, standardize. Wszystko, co mi się wydaje, to jest tutaj. Mamy tu to, albo to do zrobienia, a kolejne to jest open the Mexican... Open the Mexican. Czekaj, ja czytam. Open the Mexican. Może będzie tutaj. Tak, tutaj.
Dobra. Kurde, cofniemy się trochę, ale niech będzie. Niestety to drzewko nie jest zbyt przystosowane, jeżeli wcześniej zrobiliśmy trochę lepsze, więc taki minus. Na szczęście mamy 100 tysięcy, jeżeli chodzi o dodatki, więc bardzo mi się to podoba. A mamy sporo swoich marionetek. Mamy Honduras, który ma naprawdę dużo dywizji, więc będziemy mogli ściągnąć z Hondurasu bardzo dużo. W międzyczasie oczywiście, jak to wygląda, no się nam udaje. Możemy sobie dodać więcej dywizji, więc bardzo chętnie. Więc teraz po prostu musimy to porobić wszystko. Na szczęście tutaj to są tylko 4 cele narodowe z tego drzewka, więc dalej nie będzie mi się chciało pójść, więc to nie jest jakiś wielki bonus. Więc pójdziemy sobie w to, później w to i na tym zakończymy. Po czym pójdziemy sobie... tak, bardzo chętnie. Uwielbiam ich za support equipment i w ogóle za to wszystkie bonusy do researcha, więc bardzo chętnie. Tak, tutaj wyślijmy. Tak, bardzo chętnie. To nie sądzę. To aż tak bardzo nie jest potrzebne. Okej, w takim razie będziemy co chwilę włączać te rzeczy, a w międzyczasie oczywiście ulepszamy dalej swoje wojsko. Dobra, tutaj mamy już pełne, więc możemy robić przeciwko robotom. Ciekawie to zabrzmiało. I co dalej? Tutaj dalej będziemy robić. Okej, powoli nasza produkcja zwiększa się. Tutaj już jesteśmy na dobrej pozycji. Chodzi o to, żebyśmy wysłali jak najwięcej tutaj fabryk. Tego, czego nie mamy. Tutaj już mamy, więc możemy trochę odesłać. Wyślemy na karabiny. I o, możemy po pierwsze wystawić tę dywizję. Więc wystawiamy. Włączcie się karawan. Rawan chyba się zepsuł. To dziwnie normalnie zabrzmiało. Okej, wysyłamy tutaj. Wyćwiczcie sobie jak najlepiej. No, posiadanie takiej wielkiej armii specjalnych jednostek to będzie po prostu najlepsza rzecz, która może nam się przytrafić. Dobra. Więcej tego. I już jesteśmy na dobrej pozycji. Ok, więc tak, po pierwsze sobie powystawiamy te rzeczy, które nam są potrzebne. I damy sobie tutaj więcej. Ok, i ostatnie ulepszenie. I nice. O, zapomniałem, że to dzięki temu mamy. Ok, to mi się podoba. Trochę nie podoba mi się, że mnie niestety, ale... okej, okay, uratowaliśmy. Niestety, ale mamy dużo tych, wiecie, wcześniejszych dywizji specjalnych. Aż tak one nie są dobre, ale już bywa. Więc teraz możemy sobie zrobić albo pójść tak, ale chcę pójść sobie tutaj, ponieważ chcę to purcz po prostu usunąć. On jest trochę bolesny, więc właśnie o to chodzi, żeby go usunąć, żeby już nas nie bolał. Mamy tutaj tak, anti-air, mamy tutaj anti-tank, dosłownie nie wiem po co, albo mamy pieski. I pieski... nie wiem zazwyczaj, co one dla nas oznaczają, czy one... W sumie możemy je zrobić, dlatego że w sumie dlaczego nie, ale zobaczymy w przyszłości, co nam to da. Ale my już tutaj kończymy powoli te wszystkie rzeczy. Oni też kończą swoją wojnę. Wygląda na to, że to była jednostronna wojna realnie. I póki oni są w tej wojnie, to dla nas jest w miarę okej. Ponieważ dzięki temu oni nami się nie interesują, a my mamy bardzo potężną armię już na granicy.
Więc oczywiście oni mogą zaatakować to i przejąć. I to wtedy jest trochę słabo, nie powiem. Ale może nam się uda, że to my przyjmiemy, więc warto się pośpieszyć z tym wszystkim. Dobra, wysyłamy was tak. Tutaj mam wszystko na maksa. Jest tylko sprawdząc, czy nie możemy tutaj ulepszyć. Podoba mi się, że tu mamy własne ikonki, ale zgaduję, że kilka państw ma te same ikonki, więc to nie ma zbytnio sensu. To ma realnie sens, kiedy jesteśmy, kiedy mamy te terytoria. Obecnie to zbytnio sensu dla nas nie ma. Poczekamy sobie chwilę i zwrócimy do Promote Caravan Companies, bo to się na pewno nam przyda. Oraz zauważyłem, że jest jedna decyzja, która pozwala nam zdobyć kolejnego agenta i ja w ogóle nigdy jej nie robiłem i czuję się teraz głupio przy innych seriach. O, tutaj. Ja głupio się czuję, bo tutaj mogliśmy dostać reset slot, ale nie wziąłem tego. To jest dobre. Ale żeby to zrobić... Dobra, najpierw pójdę w to. Się pozbędziemy. Wydaje mi się, że ja na aż tak dobrze nie poszedłem, ale... Dobra, bywa czasami. Dobra, coś tam mieliśmy na 150. Jak widzę przycisk, to po prostu klikam, więc... No. Przepraszam, po prostu widzę przycisk, chcę go kliknąć. Teraz my wybadaliśmy tam technologię, więc możemy teraz to rozpocząć badanie. Dobra, mamy 150. Gdzie to było? Tutaj nie możemy, tutaj promote. Tak. Ok, recast. I recast. Możemy zrobić dalej to. I co tam dalej? Coś tam dalej mamy. Tutaj możemy to... Nigdy nie wiem, ile dokładnie trzeba zrobić, żeby mieć jak najlepsze wsparcie od nich. Ja ciągle robię, więc wygląda, że jest ok. Tutaj pójdę w to, ponieważ ta broń ma lepszy soft attack i ma według mnie trochę lepsze statystyki, jeżeli chodzi o nasze państwo. Ok, pieski. Za chwilę dodam pieski do innych dywizji. Ale wydaje mi się, że jesteśmy już na takim poziomie, gdzie dosłownie nie mam już nic ciekawego do badania. Dobra, w takim razie badamy wszystko, co jest po kolei. Dobra. Inwestycja, jak zwykle. To będzie dla nas ok. I chcemy teraz te pieski wyprodukować. Trochę włożymy w nie. Fabryk. O, nie mamy wody. Kto by się spodziewał, że jednej z najprostszych rzeczy nie będziemy mieć. Okay, na razie tym dywizjom dam pieski. I co to nam da? To zobaczyć, o tak. AP nam się zwiększa, soft attack bardzo się nam zwiększa. W ogóle staty się nam zwiększają, piercing nam się zmniejsza. Nie, no dobre są. Dodam je. Okej. I co tutaj dalej, co tam mamy? Tutaj idziemy, dobra, w to. Tak jak mówiłem. Ta muzyka. I bym, nie wiem, był jakimś złoczyńcą i obmyślał plan zdobycia świata. Okej, okay, unique training. No, nawet to może się przydać, ale... Chyba jeszcze poczekamy. Dobra. Ej, podoba mi się, że teraz zauważyłem, że... usłyszałem, że... Że są te dźwięki z... Wanilii. Okej, mamy to zrobione, więc wracamy tutaj.
Tak, obudzenie i wściekli, czyli ja każdego rana. coś tutaj jest ciekawego, co dla nas się przyda? Nie, dobra. Chodzi o to, że jeżeli nie mamy nic takiego ważnego, no to nie będziemy zbytnio dodawać. Mamy anti-air, nie wiem co to... A, bo te bazuki wymyśliliśmy. Ale niech na razie tutaj się nam robi. No, trochę potrwa, zanim te dywizje dostaną. Możemy poćwiczyć je, bo widzę, że już są na słabym poziomie. To niestety zje nam dużo ekwipunku, ale niech już tak będzie. Karabiny. O. Naprawdę jeszcze maintenance companies są dobre w tej grze, bo niestety reliability jest bardzo niskie, ale już nie będziemy zbytnio na to zwracać uwagi. No, stabilność bardzo chętnie. O, tutaj jest. I co tutaj? Nie możemy spromotować? A, nie ma zbytnio tego. Dobra, a tutaj? Nie, bo nie ma zapewne ulepszenia. Tak, nie ma jeszcze na najwyższej ulepszeniu. Okej. Dobra, mam już to zrobione, co po pierwsze o wiele bardziej nam wybustowało to. I tak. Możemy najpierw pójść na północ, co nie jest zbyt dobrą rzeczą. Albo możemy pójść oczywiście tutaj. I nie wiem dlaczego, jak tutaj mamy opted for destruction, to już w sumie to zrobiliśmy, więc nie wiem dokładnie o co chodzi, ale okej. O, szkoda, że tego, ale nie, to jest po prostu, że tak powiem, pójście w takie mega bardzo, ścieżkę prostą, żeby sobie rozbudować armię i później, ale ja nie chcę ścieżki prostej, ja chcę jak najtrudniejszej, w sumie nie aż tak trudnej, ale wystarczającej, więc myślę, że jeszcze sobie tutaj pozmieniamy rzeczy, bo potrzebuję jeszcze boostów do armii. Nie. A tak, nasz ulubiony ASMR. Okej, okay, patrzę sobie, co tutaj mamy i realnie mamy dobre o to przejście, to i takie sobie, ale tutaj, dobra, zrobię te wszystkie cele narodowe. Chodzi o to, że już prawie im się kończy wojna domowa i jak już się im skończy, to zapewne zaczną coś robić w naszym kierunku, co nigdy mi się nie będzie podobało. Okej, the shares will make conflict with Makarans somewhat harder recommended. Somewhat easier. Ale wtedy co się zmienia? No niby mówią recommended, dobra, recommended. I co to nam... A, dało nam to. No, sporo tego jest tutaj. Dobra, ale zobaczymy, jak to będzie. Kolejna dywizja, bardzo chętnie. Military. Teraz idziemy w to. An elite force. Co tutaj możemy jeszcze dać to? Teraz ja po prostu się patrzę, co my jeszcze możemy porobić. Mamy niby to, ale jakoś nie chce mi się tego dawać. Tutaj nic jakoś nie korzystamy. Mamy coś do broni, ale niby to mi się podoba nawet, ale w sumie mamy już
jedną do infantry. Mamy do combat support. To jest nawet fajne. Nie, wezmę sobie to. Okej. Okay. Widzę, że chyba przez to, że tutaj jesteśmy z nimi, to mamy możliwość. Ale okej. Okay. Czy coś tutaj jest ciekawego? No, nie ma oczywiście, ale spróbujemy. No, już się nam kończy to, więc przydałoby się pójść już jako cywilizowane państwo. Ale zanim zostaniemy cywilizowanym państwem, to trochę minie, więc wolę jednak nie. Okay, w takim razie zróbmy przeciwko tym robotom. Oni wyglądają, że nie mają żadnej agencji, więc to jest fajne. I co tutaj dalej? No i czekam. No. Czy możemy już ulepszyć was? Nie. Okej, okay, widzę, że nam się kontakt odłączył. Portable Radio? Ciekawe. Czy to nie jest coś takiego, że jak to odnajdujemy, to wtedy musimy budować te radio, dlatego że już wtedy każda nasza dywizja korzysta z tego? Oj, możliwe. Dobra, widzę, że tutaj możemy sobie pozmieniać. Wyślijmy ich. Dobra, zostali znalezieni. Dobra, sprawdzę, czy te radio muszę produkować. Nie, okej, okay, to jest dobrze. Tutaj, a dobra, radio było napisane, że produkcja dodatkowa. Okej. Okay. O, druga bitwa o damę. I teraz jest pytanie, czy chcemy naprawdę pójść w to. Tak, chcemy naprawdę pójść w to. Więc idziemy. Dodajmy więcej produkcji broni. Się na pewno nam się przyda. Widać, że chyba wojny granicznej już nie będzie, bo się nam nie pokazuje. Co tutaj jest? A, sam wszedłem. A, idziemy dalej. Tak, ta opona. Okej, okay. Coś jeszcze tutaj ciekawego jest? Nie. Dobra, na razie czekamy. Jeszcze nie musimy ustawiać tak bardzo swojej armii. To jest taki plus. Ale jak to wygląda? 15 psów potrzebujecie. No, psów to próbujemy produkować jak najwięcej, tylko że nie mamy zasobów. Okej. Okay. Już przybyli do nas. To znaczy, że możemy pierwszy zrobić to. Na razie nie chcę tego robić. To na pewno chcemy, to na pewno chcemy. I to też będziemy chcieli. Ale pytanie jest, ile mamy supportów? Na razie mamy dużo. Oczywiście możliwe, że nam niestety trochę słabo pójdzie. Oraz mamy słabe zbiory. To nie zapowiada zbyt dobrze. Póki mamy w tym roku dobre zbiory, to byśmy spróbowali już w tym roku zaatakować ich. Ale tutaj widzę, że mamy trochę badań takich różnych. Czy wszyscy są wytrenowani? Wszyscy są. Tutaj jeszcze trochę trenuję tą armię. Później dodam trochę takich normalnych dywizji. I wyślemy ich na jakiś fajny froncik. Mamy tutaj trochę z frontów. Więc póki co wygląda na to, że ci nie dołączają. Ci chyba nie chcą na razie robić tego. Tutaj nie mogą tego zrobić, bo się, że tak powiem, trochę denerwowali. Ale widzą, że tutaj będą próbowali. Będą chcieli go oskurować. Oj, to źle brzmi. Okej, okay, w takim razie my będziemy już kończyć ten odcinek. Tutaj, kurde, te bonusy są takie. I się nie powinno brać, jeżeli się nie robi robotów. Okej, okay, więc był z wami Trehol w tym odcinku. Widzimy się w kolejnych. No to cześć.